Cześć, witajcie moi kochani, ja jestem Merlin i w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś ciekawego, mianowicie będziemy zmieniać edytor z tekstowy Sublime Text 3 na Visual Studio Code. Nie jest to konieczne, dlatego od razu mówię, osoby, które są zainteresowane tym, mogą zostać, a jeżeli ktoś jest mniej zainteresowany, może po prostu ten odcinek pominąć. A więc tak, czemu się na taki krok zdecydowałem? Ponieważ będziemy tworzyć Discordowego bota i będziemy potrzebować właśnie Visual Studio Code. Nie jest on konieczny, jednakże ułatwia w niektórych przypadkach sprawę, ponieważ w Sublime trzeba mnóstwo rzeczy konfigurować. Tutaj jest to stworzone w taki sposób płynny i szybszy do zrobienia. Poza tym jest też Visual Studio połączone z GitHubem i po prostu łatwiej się to używa. A więc po prostu musimy sobie na początku pobrać Visual Studio Code i zainstalować. W tym celu przejdziemy sobie na stronę w Google na Visual Studio Code i ze strony oficjalnej code.visualstudio.com czy tam ze strony Microsoftu po prostu sobie pobieramy wersję na Windowsa, w zależności od tego, czy ja akurat mamy chyba tylko 64-bitową, ale mamy też inne możliwości pobrania. O, i tutaj mamy już 32-bitową, 64-bitową. Ja mam system 64-bitowy, dlatego sobie pobrałem taką wersję. Pobieramy to, instalujemy i tak nam się to otworzy. Następnie, jak już jesteśmy w tym edytorze, to sobie przeciągamy naszą bibliotekę, znaczy projekt Discord Webhook do naszego właśnie tutaj Visual Studio. Następnie, chcemy, aby w przeglądarce, w momencie, jeżeli wejdziemy sobie na jakiś element, po prostu nam się automatycznie to przeładowywało. Tak jak widzimy tutaj, weźmiemy sobie Examples i dajmy sobie example, tutaj mamy send message. Wejdźmy sobie właśnie w send message. I jak sobie zobaczymy, to mi się ten edytor, że tak powiem, nie będzie mi się tutaj, jeżeli ja sobie coś tutaj edytuję, w tym przypadku na przykład ten napis tutaj Discord webhook, sobie troszeczkę powiększymy. I dopiszemy literkę D i zapiszemy plik. Widzimy, co się stało? No nic się nie stało, prawda? I to jest problem. I teraz zrobimy sobie, żeby coś się działo. I tak. W tym wypadku tutaj mamy taki znaczek Extensions, bądź kombinacja klawiszy Ctrl-Shift-X. Klikamy sobie go. Następnie otwiera nam się tutaj takie wiersz poleceń, gdzie wyszukujemy różne rozszerzenia czy tam pluginy. I wpisujemy Live Reload. I mamy Live Server, czy tam Live Server. I ten Live Server jest tutaj od tej osoby. 600 tysięcy pobrań i właśnie sobie klikamy na przycisk install. To powinno chwilę potrwać, dosłownie chwilę, i od razu nam się to zainstaluje. W międzyczasie klikamy sobie tutaj na ten oto tutaj link niebieski, Live Server for Server Side Pages like PHP, czyli dla stron PHP. Nas to właśnie interesuje, to sobie otworzymy link. Przekieruje nas na tą stronę, gdzie zjeżdżamy w dół na GitHubie i tutaj mamy Store Links. Nas interesuje Chrome, klikamy go. I po prostu dodajemy to rozszerzenie do naszej przeglądarki. I tutaj zobaczymy, w prawym górnym rogu się pojawi nasz live server. Następnie, jak widzimy, już się nasza tutaj wtyczka zainstalowała. Następnie przechodzimy sobie do Explorera. I wybieramy plik PHP bądź HTML, który nam bardziej odpowiada. Jeżeli będziemy mieć plik HTML, po prostu klikamy prawym, tutaj będziemy mieć otwórz server live. Bądź w prawym dolnym rogu mamy go live. Bądź możemy kliknąć Ctrl-Shift-P i wpisać Live Server, Open with Live Server. Tutaj mamy też skróty klawiszowe, w tym wypadku Alt-L i Alt-O. Ja skorzystam z opcji tej, którą mam na dole po prawej stronie. Wszystkie są jednakowe i zobaczymy, co się ustali. W tym momencie odpaliło nam serwer, właściwie Live Server. Jednakże, jak sobie zobaczymy, to jeżeli w tym momencie zaktualizujemy ten plik, czyli sobie to odświeżymy i usuniemy tą literkę D. O, teraz już się coś dzieje. Dlaczego się coś dzieje? Ponieważ mam skonfigurowane właśnie tutaj serwer. Jeżeli ja sobie to, słuchajcie, usunę, bo tak wcześniej miałem usunięte, bo wy tutaj nic nie będziecie mieć wpisane, dlatego nie będzie wam to działało, ale już wam powiem, co trzeba zrobić. Więc jeszcze raz wam to pokażę, tak sobie to odświeżę. I teraz sobie to zapiszę, ten plik, i widzimy, nic się nie dzieje, tak jakby to normalnie wyglądało. Jednakże my otwieramy sobie to
i tutaj wpisujemy link do naszego serwera. W tym wypadku jest to ten link. To jest link do naszego serwera, więc tutaj wklejamy, dajmy apply. A tu jest link do naszego serwera live, czyli ten, który przed chwilą się odpalił. Jego wklejamy poniżej, dajmy apply. I aktualny serwer jest to po prostu ten serwer PHP, na którym jesteśmy. Czyli może to być równie dobrze przykład localhost slash Discord na przykład. Coś w tym stylu i to wtedy jest nasz actual server link, czyli ten pierwszy link. Ważne jest, żebyśmy mieli tą opcję zaznaczoną, bo jeżeli nie będzie ona zaznaczona, to wtedy nie będziemy mieć tych opcji. OK, teraz jak zobaczymy i sobie edytujemy plik, automatycznie wszystko jest edytowane. Pik, widzimy, jak zapisujemy. I w taki sposób możemy korzystać z Sublime i z Visual Studio Code. Ja Wam dziękuję za uwagę, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć. Ej seniorita, sprawdź nasz nakład na kompaktach, lecisz na VIP-a, jesteś mokra jak Bonakła, w klipach busi twoja pomadka, gdy w weekend witam publikę, słyszysz aplauz. Rądź, ty w klubie błyszczy ultrafiolet, znów trafione, jesteś gorąca jak plaże w Loret, obiekt marzy milionów jak kiedyś Sofia Loren, to dwie twarze.